pierwszą sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Bardzo proszę o potwierdzenie na tabletach swojej obecności wszystkich radnych. Wniosek mój wysłany przewodniczącego
bardzo. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem wniosku Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad punktu 8, prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Środa Śląska? Dziękuję bardzo. Przepraszam, wyłączył się mój komputer. Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską przy 10 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Wobec powyższego proponuję następujący porządek obrad wraz ze zmianą. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, usprawiedliwienie rady. Punkt czwarty, prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Konorniki, Święte, Juszcze. Punkt piąty, prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Punkt szósty, prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska. Punkt siódmy. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej i nadania jej statutu. Punkt ósmy. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Środa Śląska. Punkt dziewiąty. Wolne wnioski i informacje. Punkt dziesiąty. Zakończenie sesji. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem proponowanego przeze mnie porządku obrad wraz ze zmianą? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty przy 10 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Szanowni Państwo, pragnę poinformować Państwa, że przebieg obrad jest rejestrowany przez kamerę, a nagranie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy. Przechodzimy do punktu trzeciego, usprawiedliwiania radnych. Pragnę poinformować, że w dzisiejszej sesji nie uczestniczą radny Mieczysław Owadczyk, radny Arkadiusz Lisiecki, radny Arkadiusz Hibner, radny Mirosław Skóra i Zdzisław Kruszelnicki zgłosił, że się spóźni z przyczyn obiektywnych. Przechodzimy do punktu czwartego, prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczy. Bardzo proszę Panią Wiceprzewodniczącą o przedstawienie projektu uchwały nr 63/2022. Projekt uchwały nr 63/2022 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 lipca 2022 roku. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Przedstawiona Państwu uchwała jest wynikiem rozstrzygnięcia na 6 maja wojewody dolnośląskiego, który stwierdził nieważność uchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki Świętojuszy. Rozstrzygnięcie nadzorcze, które Państwu też również przedstawiliśmy, dotyczy głównie sposobu zapisu miejsc parkingowych na terenach przemysłowych i w międzyczasie wojewoda pozwolił nam
kontynuować procedurę planistyczną, rozpocząć od wyłożenia projektu planu i w dniu 6 maja obwieszczenie pojawiło się, 17 maja, przepraszam, pojawiło się obwieszczenie w prasie miejscowej o ponownym wyłożeniu, czyli to jest ostatnia procedura ponownienia projektu planu wraz już z korygowanym zapisem co do miejsc parkingowych. I wpłynęła w międzyczasie jedna uwaga na temat sposobu zapisów i konkretnych zmian. Wypowie się pani Marta Wiszczuk z firmy Reprografia, która jest wykonawcą opracowania. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Uwaga, która wpłynęła, została złożona przez Tauron Dystrybucja i dotyczyła zapisów odnośnie terenu w planie, który jest przeznaczony, jest oznaczony symbolem E. Jest to teren przeznaczony pod urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie przesyłu energii. Tauron prosił, aby była możliwość, wysokość budowli na tym terenie, aby zmienić z 20 metrów na 21 w związku z instalacją odgromową, która gdzieś na tym terenie jest. I do tej uwagi burmistrz się przychylił i została ona wprowadzona. Druga rzecz to jest wprowadzona, Tauron prosił o wprowadzenie definicji sieci dystrybucji. I ta sieć, ta definicja sieci też została wprowadzona do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, później. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo ważny projekt uchwały. Po raz drugi trafia niestety na fotografię Wysokiej Rady. Chciałbym uzyskać zapewnienie od przedstawicielki firmy urbanistycznej, że w tym podejściu nie ma już żadnych innych, bym to powiedział, zastrzeżeń, uwag, czy nieścisłości, czy niejednolitości w stosunku do uchwały, która dotyczy zmiany studiów, no bo de facto na tym pan wojewoda, czy skupiły, pana wojewody się skupiły, na nieścisłości między studium a planem miejscowym. I to jest tak ważny projekt uchwały dotyczący tak ważne kwestii przyszłych potencjalnych, czy już istniejących inwestorów w strefie ekonomicznej Komornik Jurszczyn Świętych, że my sobie jako Rada Miejska, jako burmistrz nie możemy pozwolić już na żadne opóźnienia terminowe, dlatego że nasi partnerzy czekają na wdrożenie tego planu, tych zmian, żeby kontynuować procesy inwestycyjne, a strefa ekonomiczna, aby móc odbywać tereny inwestycyjne w naszej podstrefie. Kolejnym inwestorom, do tego chciałem usłyszeć tutaj zapewnienie o tym, że jest to spójne i nie będzie sprzeczności w zapisach w analizie pana wojewody, bo do niej na pewno dojdzie. Dziękuję. Bardzo proszę o udzielenie informacji. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dotyczyło właśnie sposobu zapisu ilości miejsc parkingowych na terenach objętych planem. Nadzór prawny dopatrzył się sprzeczności z zapisami studium. W tym projekcie planu, który w tej chwili jest przedstawiony, zapisy odnośnie miejsc parkingowych są dokładnie takie same jak zapisy studium. Dokładnie to, co mówi studium odnośnie ilości miejsc parkingowych, zostało przeniesione do projektu planu. W związku z tym nie powinno być żadnych uwag, ponieważ one są tożsame. Czy innych też? No, czy to pani jeszcze weryfikowała 100%? Tak. Tak, jeżeli chodzi o to, o wątpliwości nadzoru prawnego, zostało to w 100% wyjaśnione. Ilość miejsc parkingowych w planie jest dokładny, zapis jest dokładnie taki sam jak w studiu. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Myślę, że możemy być spokojni, że nie będzie jakichś przykrych jeszcze ewentualnie problemów. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę.
wszystkich radnych o potwierdzenie kworum, bo doszedł pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Przystępując do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 63/2022? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską przy 11 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 5. To jest prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą o przedstawienie projektu uchwały nr 65/2022. Projekt uchwały nr 65/2022 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 lipca 2022 roku. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie i bardzo proszę o udzielenie informacji pana skarbnika. Panie przewodniczący, szanowni radni. Ja omówię tą propozycję, która jest w tym projekcie. Natomiast tutaj pan burmistrz jeszcze będzie zgłaszał autopoprawkę, która też zostanie omówiona. W projekcie wprowadzamy stronę dochodową, zwiększamy o kwotę 320 017,45 zł i dokładnie taka sama kwota jest po stronie wydatkowej. Na co to się składa? 316 276 zł to są środki, które nie wykorzystaliśmy z tak zwanych wydatków niewykonanych, które po prostu nie zostały zrealizowane do 30 czerwca i te środki wpłynęły z powrotem do budżetu, bo były na wyodrębnionym rachunku bankowym i w tej chwili jakby wprowadzamy do bieżącego budżetu te 6 zadań, które nie zostały wykonane i z tych środków będziemy dalej kontynuowali, ale już w bieżącym budżecie. Bo taka struktura jest, że wydatki niewygasające od strony księgowej obciążają budżet zeszłego roku. Natomiast jak nie zostały wykonane, to już wchodzą w budżet tego roku. No, a te zadania są wyszczególnione w załączniku numer 3 do projektu uchwały. Ponadto wprowadziliśmy jeszcze kwotę 3741 zł jako odszkodowanie za załamanie jednego pomieszczenia w urzędzie i tę kwotę przeznaczyliśmy na wydatki remontowe dla urzędu. I jeśli tu chodzi o autopoprawkę, byłaby jeszcze autopoprawka, że zwiększamy dochody o 60 000 zł. Zaraz powiem, na co byśmy je przeznaczyli. Te zwiększone dochody o 60 000 to jest opłata adwiacencka. W tej chwili plan wynosi 150 000, a wykonanie jest na poziomie za 5 miesięcy. Jest wykonanie na kwotę 125 000, czyli ponad 80%. Ja jestem po rozmowie tutaj z Wydziałem GNA, z panią kierownik. W przygotowaniu jest kolejne 10 decyzji podziałowych. Opłata adwiacencka dotyczy wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości. I spodziewamy się, to jest nawet pewne, że wpłynie jeszcze 60 000 zł i ten plan właśnie dochodu zwiększamy. Czyli z kwoty 150 000 na kwotę 210 000. A na co będą przeznaczone te pieniądze? Ja może powiem tak jakby od tyłu. Czyli tak, chcemy zwiększyć o 20 000 zł plan wydatkowy związany z przygotowaniem, opracowaniem tak zwanych schematów podatkowych. W związku z tym, że spodziewamy się korzyści podatkowej, czyli zwrotu VAT-u i to jest związane z nowelizacją ordynacji podatkowej, w momencie, gdy jest korzyść podatkowa, czyli zwrot VAT-u, należy opracować schemat podatkowy. To są skomplikowane procedury, dlatego będziemy szukali firmy doradczej, która nam tutaj pomoże wdrożyć i przygotować taki schemat podatkowy. Ponadto z uwagi na to, że ceny, no wiemy jakie są, że ciągle rosną, chcemy też zwiększyć bieżące wydatki urzędu o 26 000 zł. Głównie chodzi o wydatki takie bieżące, które realizuje wydział organizacyjny. Mniejsza jest kwota 14 000 zł. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
przystani, to jest w ogóle problem wykraczający poza dzisiejszą radę, ale zwiększenie bezpieczeństwa generalnie musi nastąpić. Strasznie niska policja, w tej sprawie będziemy musieli rozpocząć rozmowę chyba z policją. Natomiast wracając do tego 14 tysięcy netto na zakup jednego wieloosobowego roweru wodnego, który po prostu stoi uszkodzony na koło boiska ze sztuczną nawierzchnią. A jest sezon, panie przewodniczący, to jest jak rado, w zasadzie jest pełny sezon. OSIR ma już upatrzony ten rower, no ale to jest inwestycja i dlatego pan prezes się zwrócił do mnie, a ja się zwracam do państwa tutaj o zwiększenie dokapitalizowania kwoty netto 14 tysięcy złotych, uzupełniając jeszcze wypowiedź pana skarbnika dotyczącą zwiększenia wydatków w Urzędzie Miejskim, w szczególności w wydziale organizacyjnym. Chodzi w szczególności o wydatki na obiekty sportowe. Mieliśmy w ostatnim czasie, prowadzimy bardzo intensywne działania, bardzo intensywne, bym powiedział, zabiegi wspierające obiekty sportowe, czy to mniejsze takie przy osiedlach, czy to większe przy klubach sportowych, dotyczące murawy, uzupełnienia bramek, koszy, piłkokrytów, i tutaj są potrzebne środki, aby ten standard utrzymać na takim poziomie, jakim on mniej więcej powinien być utrzymywany. A tak jak pan skarbnik powiedział, ceny rosną i też zapotrzebowanie rośnie. To też to wynika niestety częściowo, przynajmniej to pogorszenie standardu wynika z pogorszenia bezpieczeństwa i z aktów wandalizmu, rozerwane siatki, nie wiem, w Szymonowie ostatnio, na boisku, oczywiście mówię na boisku. Także tutaj są potrzebne pieniądze. Nie jest to jakaś wielka kwota, to tylko mam nadzieję, że Wysoka Rada przyjmie to ze zrozumieniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proponowałbym jeszcze zastanowić się, jeżeli można, chciałbym podpowiedzieć odnośnie monitoringu, bo może ten monitoring przynajmniej po prostu mógł określić sprawców, bo to już po prostu dochodzi do naprawdę skandalicznych aktów wandalizmu. Bardzo proszę. Przewodniczący, do pana wątków mówi pan przewodniczący monitoring. Monitoring to w wielu miejscach mamy, tylko że tak naprawdę, szanowni państwo, chodzi o szybkość interwencji patroli, tak? A szybkość interwencji patroli wiąże się przede wszystkim z tym, ile tych jest i czy w ogóle są. A po drugie z tym, żeby szybko dotrzeć na miejsce do interwencji. A ostatnio z tym są śląskie kłopoty, bo pojazdów nie ma. No i to jest w ogóle temat do dyskusji, panie przewodniczący, z, nie wiem, z komendantem policji, z komendantem Straży Miejskiej, być może jeszcze w szerszej formule, ale na pewno jest to temat bardzo problemowy do dyskusji, do wdrożenia działań na prawo w Środzie Śląskiej w szczególności. Dziękuję bardzo, jak najbardziej się zgadzam. Bardzo proszę, pan Arkadiusz Gruszczyński. Panie przewodniczący. Szanowna Rado, panie burmistrzu, panie skarbniku, dokonujecie państwo małej korekty, jeżeli chodzi o projekt uchwały budżetowej. To wydaje mi się, że wypadałoby przedstawić radnym wersję drugą, w której państwo opisujecie te zmiany, porzucacie różnymi kwotami, a tak naprawdę my nawet nie wiemy, o czym wy do nas mówicie. Jeżeli chodzi o wpływy dodatkowe do budżetu, 316 tysięcy, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, to ja chciałbym informację, które, bo to chodzi o niewygasy z 2021 roku, które inwestycje zostały zrealizowane i pieniądze trafiły do budżetu samorządu. Bardzo proszę pana skarbnika o udzielenie informacji. Tak, panie przewodniczący. Faktycznie nie byliśmy w stanie od strony technicznej przygotować wersji drugiej, dlatego omawiamy ją tutaj na sesji, co jak najbardziej jest dopuszczalne. Natomiast jeżeli chodzi o które zadania zostały niewykonane, proszę spojrzeć na załącznik numer 3. I tu mówimy o zadaniu. Opracowanie
projektu technicznego na potrzeby inwestycji gminnych 35 tysięcy. Opracowanie, bo tak naprawdę większość tych wydatków niewykonanych dotyczy dokumentacji technicznej, bo niestety z projektantami są problemy, nie dotrzymują po prostu terminów. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla obwodnicy, kwota 129 888 zł. Projekt techniczny ulica Stołowa w Środzie Śląskiej, kwota 28 413 tysięcy. Tutaj kolejne zadanie to są drogi transportu, ale to w uzasadnieniu jest, to akurat jest zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego, to nie są niewygasy. Następne zadania to są wydatki niewygasające, które zostały niezrealizowane. Czyli projekt techniczny kolejny, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Kopernika, Skłodowskiej, Kiri, Szkolnej, Woja Żeleńskiego, Łanowej i Rakoszyckiej, kwota 75 tysięcy. Kolejne zadanie, niestety niezrealizowane w ramach niewygasów, to jest rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Środa Śląska, kwota zwiększenie 54 735 zł oraz wsparcie systemów gminnych 18 240 zł. Ogółem zwiększenie jest na kwotę 320 276, ale wydatki niewygasające to jest kwota 316 276 zł. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że tu jest błąd może literalny, bo tu jest w dziale 900 454 tysiące, a nie 54, czyli tą czwórkę z przodu trzeba usunąć. Panie Przewodniczący, mówimy o tej drugiej. To zwiększenie jest o 54 tysiące, natomiast po zmianach jest kwota 454 tysiące. Rozumiem. Dziękuję, przepraszam. Pan Burmistrz jeszcze, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny. Dobrze, że Pan pyta, bo możemy tutaj przedstawić te kwestie bardziej szczegółowo. Ubolewam niestety nad tym, że projektanci, którym zlecamy za grube pieniądze, naprawdę za grube pieniądze, projekty techniczne, czy to kanalizacje, czy to infrastruktury drogowej, czy to infrastruktury oświetleniowe nie dotrzymują terminów. Natomiast nie można jednoznacznie powiedzieć, że nie dotrzymują terminów tylko i wyłącznie ze swojej winy, dlatego że są instytucje, które uzgadniają bądź z opóźnieniem uzgadniają, z problemami uzgadniają te projekty. Tak jak na przykład, bo myślę, że to jest sprawy, ten fragment Północnej Obwodnicy Śródśląskiej, tak naprawdę druga średnicowa ulica Jabłkowa, to się kryje pod pojęciem 125 tysięcy złotych niewydanych, jeszcze niezapłaconych. My płacimy projektantowi, szanowni Państwo, w 100% za cały efekt. My nie płacimy etapami, bo gdybyśmy płacili etapami, to projektant już bardzo dużo wykonał. No i moglibyśmy, nie wiem, 70-80% zapłacić, tym samym ten wydatek niewygasający nie byłby taki duży. W tym przypadku ulicy Jabłkowej procedura w tej chwili jest u starosty śląskiego, czyli w ZRID-zie, w tak zwanym ZRID-zie, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, to nie jest pozwolenie na budowę. Została wydana decyzja środowiskowa. Tutaj znaczenie ma jeszcze to, szanowni Państwo, dla takiego procedowania tego projektu, że ten fragment jest podzielony, można powiedzieć, na trzy części. Pierwsza część ulicy Jabłkowej 410 metrów na projekt, dalsza część od 410 metra do końca, czyli do kilometra chyba 200, czyli do ulicy Wierzbowej, to jest na ZRID. No i jest jeszcze rondo, o którym ostatnio mówiliśmy, rondo ulicy Sikorskiego, to jest osobny tak jakby element, zresztą finansowany przez Polskie Domy Drewniane. No i to wszystko złożyć do kupy i to wszystko przeprowadzić przez wszystkie instytucje. Niestety się opóźnia i dlatego ta kwota ubolewam nie jest wydana, ale ja mam przekonanie, szanowni Państwo, że w trzecim kwartale tego roku Pan Projektor przedłoży nam komplet dokumentacji z zezwoleniem, z pozwoleniami na budowę. No chyba, że ktoś się odwoła, no to wtedy będzie to dalej budowane. Jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, to temat jest, który rzeczywiście nie rozumiem do końca, dlaczego projektant ze Szczecina, chyba ze Szczecina projektant tak długo proceduje. Miało być do końca roku, nie jest nawet do końca
Wiem na pewno, że przedłużyły się konsultacje z mieszkańcami, ale wiem też na pewno, że przedłużyły się uzgodnienia z konserwatorem zabytku. I tutaj te dwa aspekty zaważyły. Być może są inne, o których nie wiem, no ale tutaj pana inżyniera w ogóle nie ma. Jeżeli byłaby taka potrzeba na nasze pytania, to my oczywiście możemy pana inżyniera w ogóle tutaj włączyć. Jeżeli chodzi o 54 tysiące na etap oświetlenia, to jest to, co Staszek syndyka często pyta, wielu zresztą z państwa też pyta, bo dotyczy to 91 punktów świetlnych na terenie gminy, które zleciliśmy w firmie Sahara Group z Rzeszowa w czerwcu tamtego roku i co do których przynajmniej w połowie były kwestie dotyczące korekt koncepcji. No i był też spór o mapy do celów projektowych, no bo one były po prostu wysoko wycenione. Musieliśmy zaangażować dodatkowego podwykonawcę z Dolnego Śląska, z Mielicza, z tego co pamiętam, żeby te mapy zrobił w cenie akceptowalnej. Zresztą za mapę teraz już możemy zapłacić. To jest kwota prawie 30 tysięcy złotych, no ale nie zdążyliśmy tego zrobić do końca czerwca, dlatego że firma Sahara Group nie przesłała, nie odesłała aneksu numer 2 do umowy związanego z tym, że te mapy dostępu projektowy został uwzględnione w osobnej płatności. I jeszcze jest tutaj wsparcie systemu podatniczego, dotyczy to Ciechowa. To jest kwestia niezapłacenia jeszcze, można powiedzieć, za to, co zostało wykonane, ale w pierwszym kwartale tego roku i odebrane, ale niestety tam były roboty dodatkowe, do których nie możemy się dogadać, jeżeli chodzi o dokumenty. Może by roboty dodatkowe były możliwe do zapłacenia, musi być wniosek, potem muszą być negocjacje, których nie było. Potem musi być aneks do głównej umowy, którego ten aneks nie ma. Wykonawca oczekuje od nas zapłaty, kiedy nie chce wykonawca podpisać tych dokumentów, tak? Bo bez dokumentów ja nie mogę w sensie formalnym zapłacić, bo muszą być te dokumenty jako podstawa zapłaty dodatkowe. No i takie są przyczyny. Tak naprawdę, Szanowni Państwo, ubolewam, ale proponujemy włączyć te wydatki do wydatków roku 2022 po to, żeby jeżeli już w końcu zaistnieją te fakty dotyczące przekazania dokumentacji drogi, ulicy Jaszkowej z rondami, przekazania projektów lamp i potem szybkiego z możliwości zlecenia projektów kanalizacji. No i nie wiem, czy rozwiążemy kwestie z panem, z firmą dotyczącą nawodnienia boiska. Wolałbym oczywiście rozwiązać, natomiast często, gęsto te firmy no, gdzieś tam szukają innych środków, nie chcą tak jakby dyskutować, rozmawiać polubowo. No i dlatego się spotykamy czasami w innych instytucjach. Tyle do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Bardzo proszę, panie Arkadiuszu. Panie przewodniczący, ja tylko jeszcze chciałbym dopytać jeszcze o właśnie obwodnicę etap trzeci, bo to jest tak, pan nam mówi, że to jest ulica Jabłkowa, tu jest napisane, że to jest etap trzeci, no to wiesz, jak będzie wyglądała ta obwodnica? Obwodnica będzie wyglądała tak, jak była pierwotnie projektowana, czy jednak mimo wszystko to, co ostatnio na ostatniej sesji zarzucaliśmy panu burmistrzowi, że ta obwodnica będzie prowadziła przez strefę ekonomiczną? Bardzo proszę, panie burmistrzu, odpowiedź. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, myślałem, że wyjaśniłem to, bo tu się nic nie zmieniło od ostatniej sesji. Obecnie projektowany czy zaprojektowany, przygotowany do realizacji układ drogowy jest następujący. Zaczyna się to wszystko na ulicy Kolejowej, na wysokości linii energetycznej, czyli zaczyna się ronda. Mniej więcej w połowie odległość między obecnym terenem zabudowanym, tymi szeregami, a mostem czy stacją kolejową, mniej więcej w połowie, no może bliżej do obszarów zabudowanych. Czyli tam rondo i droga, przyszła droga Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od ulicy Kolejowej do ulicy Sikorskiego, blisko, relatywnie blisko, w
ten zakręt w prawo i dalsza kontynuacja ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Sikorskiego do skrzyżowania ulicy Sikorskiego do ulicy Winogronowej. No to jest nazywane drugim etapem obwodnicy, tak? No bo pierwszy, żeby dobrze to scharakteryzować, pierwszy etap obwodnicy to jest odcinek już wybudowany kilka lat temu od drogi krajowej 94 do drogi powiatowej na Święte, mniej więcej na wysokości zakładu czy przed zakładem obecnie Widro, wcześniej Pittsburgh, Glass, Worth. I to już jest właściwy odcinek budowany i też zaznaczony w korytarzu. Etap trzeci, Panie Radny, to jest określenie dla odcinka zaczynającego się od ulicy Sikorskiego i Winogronowej, właśnie tam, gdzie ma być to rondo, które zaproponowało Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna i za które to projekt ronda płaci PDD SA Spółka Akcyjna. Potem od tego ronda jest właśnie w ramach etapu trzeciego ulica Jabłkowa, droga średnicowa, czyli droga między osiedlem domów jednorodzinnych czy na terenach KOWR-u, dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, a po drugiej stronie, strony północnej, terenami zabudowy wielomieszkaniowej, z której do zabudowy mieszkaniowej około 40-40% jest posiadaniem polskich domów drewnianych spółka akcyjna, no bo druga część cały czas jest w posiadaniu Agrosadu, która to spółka Agrosad od no, nie wiem, 20 czy 30 lat użytkowała to jako sady. Sadów tam nie ma, natomiast grunty dalej pozostają w gestii nieco większej niż 50% w gestii Agrosadu, który jeszcze tego nie sprzedał, ale oczywiście zamierza to sprzedać. No i dochodzi ta ulica Jabłkowa po lekkiej korekcie kursu, do czego potrzebny jest ZRID, czyli takim odchyleniu od bieżącego ciągu ulicy Jabłkowej w kierunku północnym po to, żeby zakończyć ten odcinek rondem na skrzyżowaniu, czy na zakręcie de facto, bo tam nie ma takiego de facto skrzyżowania, jest taki mocny zakręt, ulica Wierzbowa w Środzie Śląskiej w Komornikach oraz ulica Polna. No i dalej, tam już nie ma żadnego projektowanego odcinka na ulicy Polnej, po prostu ulica Polna w Komornikach jest ulicą od 20 kilku lat użytkowaną przez pracowników, przez zakłady przemysłowe. Oczywiście dochodzą od dawna sygnały dotyczące tego, że w sposób no, nieprawidłowy parkują tam pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe z napiwami. I dlatego tak naprawdę jest trudny przejazd, nie dlatego, że ulica jest wąska, tylko dlatego, że jest po prostu parkowanie nieuprawnione. I tu w pierwszej kolejności trzeba zrobić, bym powiedział, korektę czy egzekutywę co do tego parkowania, żeby nie parkować, bo tam nie ma miejsca na parkowanie, tym bardziej, że to są ciężkie pojazdy. Droga nie jest jakaś budowana 20 kilka lat temu, jakaś, nie wiem, wytrzymała. Tworzą się niepotrzebne po prostu zapadliska, tak? Bo to generalny problem dotyczy parkowania, mniej postojów, bardziej parkowania. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że to też wymaga zrobienia być może prawdopodobnie miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na odrębnym terenie. Być może tak. Myślę, że Panie Radny, będziemy o tej sprawie rozmawiać ze strefą ekonomiczną. Pierwsza okazja, przy okazji jutro, czyli w piątek o 12.30, bo spotykamy się w sprawie gazociągu, rozbudowy gazociągu dla potrzeb Frito-Lay. Natomiast ten korytarz, o który Pan Radny pewnie myśli, korytarz ten obwodnicy, taki jak to w studium i w planie miejscowym na tego terenu w 2017 został określony, no to on leży wyżej, jakieś 250 metrów wyżej w kierunku północnym, czyli w kierunku linii kolejowej E30 i tam jest wyznaczony docelowy korytarz.
korytarz, który zaczyna się od ulicy Sikorskiego, a kończyć się będzie na wysokości włączenia tej ulicy Przemysłowej do drogi na Święto, tak? No to tam będzie, ale w tej chwili nie projektujemy tego odcinka, dlatego że on jest no, dzisiaj mniej potrzebny niż odcinek ulicy Jabłkowej, którego zadaniem, i to powtórzę z pełną mocą, zadaniem ulicy Jabłkowej, tego odcinka, jest w szczególności umożliwienie dotarcia z północnej części miasta Środa Śląska czy od stacji kolejowej do samej strefy ekonomicznej, żeby nie był to jeden dojazd od, znaczy żeby nie były to dwa dojazdy od ulicy Wierzbowej, która nie powinna służyć de facto dojazdowi takiemu intensywnemu w Środzie Śląskiej, i od ulicy Wolnej włączenie z Wilkrajowej, ale żeby był dojazd do strefy ekonomicznej. Po drugie, uruchomienie terenów, czy dojazd dla terenów domów jednorodzinnych sprzedawanych po agencji, dojazd do szkoły, dojazd, element dojazdu do szkoły i dojazd do osiedla, przyszłego osiedla, Polskie Domy Drewniane. No bo tak jak mówię, no, kilka funkcji, to nie jest tak jak niektórzy może być, z Państwa sądzą, że ulica Jabłkowa to jest dojazd tylko i wyłącznie do PDD. Absolutnie nie. Ulica Jabłkowa będzie pełnić kilka funkcji, o których mówiłem. Tak naprawdę wybudowanie ulicy Jabłkowej umożliwi dalsze prace w kierunku połączenia ulicy Górnej z ulicą Jabłkową poprzez takie ulice jak Borelowa czy gdzieś tam Śliwkowa. No bo to są ulice już można powiedzieć bardziej osiedlowe. Tak? I chcę też powiedzieć, bo to też ważne, dostałem informację, bo mogą Państwo o tym pytać, projekt jest duży, PDD, Polskie Domy Drewniane, projekt jest duży, nastąpiła zmiana, całkowita zmiana zarządu tej spółki. Wszyscy poprzedni członkowie zarządu, którzy się tam jeszcze zmieniali w międzyczasie, zostali, nie są już członkami zarządu, został powołany zupełnie nowy prezes. I ten prezes będzie, bo sam się zaprosił, jego przyjmę na rozmowę o perspektywach 13 lipca o godzinie 14. Nowy prezes Polskie Domy Drewniane przyjedzie, żeby porozmawiać o przyszłości tego projektu. No bo rzeczywiście przez te turbulencje, można powiedzieć, stan oczekiwania, stan napięcia na decyzje właścicielskie, a także właścicielem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Park Ochrony Środowiska, przez te napięcia takie personalne, kadrowe, no jednak pewne procesy się opóźniły, aczkolwiek nie opóźnił się z tego powodu proces projektowania ulicy Jabłkowej, bo proces projektowania ulicy Jabłkowej, za ten proces odpowiada pan Andrzej Halicki, projektant wynajęty i przez nas, i przez Polskie Domy Drewniane. I on po prostu robi swoje, no, bez względu na to, czy PDD ma zarząd dwuosobowy, czy ma zarząd jednoosobowy i kto w tym zarządzie zasiada. No, posłucham, jak perspektywy projektu przedstawi nowy prezes 13 lipca. Ale jeszcze raz podkreślam, że ulica Jabłkowa jest bardzo ważnym połączeniem między ulicą Sikorskiego a ulicą, a pod strefą ekonomiczną. A funkcję podałem przed chwilą i tak naprawdę w naszym interesie. I będziemy o ten projekt, o realizację tego projektu, o dofinansowanie na realizację tego projektu wnioskować jeszcze raz do instytucji, które mają te pieniądze, czyli z jednej strony BGK, czy jeżeli będą nabory do programu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będziemy je składać. Jutro też mamy wizytę, jutro mamy też wizytę jednego z ministrów rządu polskiego, no i dlatego też o tej sprawie będę rozmawiał, postawię tę sprawę jako jeden z najważniejszych priorytetów dla miasta i gminy Środa Śląska, dla rozwoju komunikacji w północnej części gminy, dla rozwoju podstrefy, no i dla Polskich Domów Drewnianych również. Dziękuję bardzo za obszerne wyjaśnienia. Nie widzę tam
Pan proszę, panie skarbniku. Panie przewodniczący, to tak chciałbym jeszcze raz jakby spuentować tą zmianę, która została tutaj ustnie, bo faktycznie nie byliśmy w stanie przygotować w formie papierowej, żeby to przedstawić Szanownej Radzie. Czyli zwiększamy o 60 tysięcy w stosunku do tego projektu, czyli wariant drugi, o 60 tysięcy dochody z tytułu opłaty arbitryckiej związanej z wzrostem nieruchomości z tytułu podziału tych nieruchomości wykonywanych. Tam przygotowanych jest około 10 decyzji, także też 60 tysięcy jest jak najbardziej realne. I te 60 tysięcy będzie przekazane albo wydatkowane na zwiększenie kapitału naszej spółki OSIR 14 tysięcy złotych, i to pan tutaj burmistrz o tym mówił. 20 tysięcy, to też wspominałem, chodzi o firmę doradczą, która nam przygotuje schematy podatkowe związane z korzyściami podatkowymi, które gmina się spodziewa uzyskać, bo chodzi o taką zwroty VAT-u. I to też, co pan burmistrz mówił, no, zwiększone koszty też wandalizm, czyli te 26 tysięcy na wydatki bieżące tutaj Wydziału Organizacyjnego. Czyli łącznie po tych zmianach dochody będą zwiększone o kwotę 380 276 zł i dokładnie taka sama kwota będzie po stronie wydatkowej. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za skonkretyzowanie zmian. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 65/2022 wraz z autopoprawką, przepraszam. Przedłużać albo nie przedłożyć dokumentów związanych z
załatwianiem nowego pozwolenia wolnoprawnego, wtedy taka mienie zostanie odcięta od... uniemożliwimy mu zrzucanie ścieków, prowadzenia takiej działalności. Dziękuję bardzo. Czyli tu chodzi przede wszystkim o mienie samochodowe. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę pana Arkadiusza Gruszczyńskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Takie pytanie, które się nasuwa od razu. Czy jest taka sytuacja, czy jest taka w ogóle... nie wiem jak to nazwać, ale... Czy może dojść do takiej sytuacji, że po wejściu w życie tej uchwały, czy zmianie tego regulaminu dostarczania wody, może zdarzyć się tak, że już w tej chwili któryś ze śledzkich czy okolicznych myjni samochodowych nie mają takiego pozwolenia wolnoprawnego i automatycznie zostanie ją odcięta woda? To nie jest automatycznie, to decyzja. Bardzo proszę, panie Przemysławie. To jest tak, możemy zrobić taką decyzję. Przepraszam, że uchwała musi, to jest projekt przyjęcia, który zostanie przedłożony do Wód Polskich. Jeżeli Wody Polskie zaakceptują przedłożony ten regulamin, wtedy możemy zostawić, aneksować na podstawie jakichś dokumentów, bo tak to nie jesteśmy prawnie zablokowani. W związku z tym, jeżeli będziemy mieć narzędzie w postaci regulaminu, w tym momencie możemy aneksować i ja mam prawo, nawet jeżeli wiem, że dana myjnia nie ma pozwolenia wodoprawnego, po prostu odciąć im kanalizację i koniec. To jest na tej zasadzie, nie? No z charakter jaki jest ścieków, no po prostu musimy coś takiego zrobić, bo jest niestabilne to po prostu. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak Pan Kierownik Przemysłowy dobrze powiedział, niestabilność zrzutów co do ładunku z jednej strony jest problemem, z drugiej strony problemem jest to, że nie ma tego narzędzia, o którym powiedział rząd, spółka nie ma tego narzędzia, o którym powiedział Pan Przemysław. I nie może i nie powinna robić wolnej amerykanki w nieskuteczności. No bo co tutaj jest wolną amerykanką, a co jest skutecznością? Wolną amerykanką jest wypowiadanie umowy czy odcinanie w trybie decyzji prezesa zarządu Śląskiej Wody, natomiast bez zapisów regulaminowych, tak? No i dlatego staramy się te zapisy regulaminowe przede wszystkim ulokować w tym dokumencie. Natomiast co tutaj jest tym powiedział, problemem de facto środowiskowym, bo jeżeli ktoś działa i nie ma podstawowego wymaganego dokumentu, jakim jest pozwolenie wodnoprawne, to nie wiadomo, czy procesy zrzutu, oczyszczania, wszystkie procesy filtracji ścieków są prawidłowe. Nie ma takiego glejtu. Taki glejt jest wtedy, kiedy no, z jednej strony jest pozwolenie, z drugiej strony jest zachowywany ten reżim. Tak? I jeżeli padło pytanie, czy to dzisiaj występuje, ja nie będę wymieniał nazw firm, bo nie o to chodzi, natomiast powiem, bo to było przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Spółki Śląska Woda, co najmniej dwa razy, jeżeli mnie pamięć nie myli, rozpatrywano poszczególne przypadki konkretnych podmiotów i mogę Państwu powiedzieć, że niestety stwierdzono brak tych pozwoleń, tak? I to nie u jednego, ale u większej ilości podmiotów. To nie jest działanie jakieś indywidualne, to jest działanie systemowe. Ta zmiana proponowana Państwu w regulaminie i co za tym idzie, uzgodnienie potem z Wodami Polskimi, wdrożenie i umożliwienie prezesowi wdrożenia tego narzędzia, tak? No to jest skala naprawdę, aż mnie zaskoczyła skala. Myjni jest kilka i niestety większość tych myjni tego nie posiada, a prezes nie posiada narzędzia, żeby to wyeliminować. I mamy do czynienia z działaniem, można powiedzieć, w części nielegalnym, ale nie można temu zapobiec, no bo jeżeli jest woda, to dalej można prowadzić procesy, tak? Woda do
procesów, jeżeli jest dostarczona, to można te procesy prowadzić. Jakby wody nie było, to trzeba byłoby po prostu zamknąć przynajmniej czasowo do momentu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Tutaj jeszcze Państwo jest jeden aspekt, tak? Bo w ogóle skąd zainteresowanie tym tematem, żebyście Państwo radni dobrze zrozumieli. To się wzięło z jednej strony w jednym sektorze, obszarze miasta ze zgłoszeń, z interwencji Związku Wędkarzy, PZW, prezesa, ale też innych wędkarzy, no bo w cieku Rokitnik płynie jakaś piana, tak? Płynie jakaś piana. No i zaczęło to dochodzić, skąd ta piana, po nicę do kłębka. Nie stwierdzono ze stuprocentową pewnością, że to od tego podmiotu, tak? Ale patrząc na lokalizację podmiotów, które gdzieś tam się dopinają do Rokitnika, no to można zidentyfikować krąg. I właśnie w tym kręgu jest jeden z tych podmiotów. No to pierwszy przypadek dotyczący tej części miasta, czyli wschodniej. Natomiast w centralnej części miasta bardzo często na forum portalu Roland pojawiały się, już może teraz troszkę rzadziej, komentarze anonimowe dotyczące: panie burmistrzu, co się dzieje ze starym korytem Śliska Woda, dlaczego płyną tam takie czy nie inne substancje, i to też gdzieś przybiera w niektórych fragmentach postać takiej właśnie takiej piany, no bo to nazwijmy to po imieniu, piany, tak? No więc osoby, które weryfikowały to koryto, doszły też do tego punktu, gdzie są takie wloty z tego rodzaju podmiotów. No i dlatego ten temat w ogóle został dostrzeżony, tak? A skoro został temat dostrzeżony faktycznie na zasadzie cieku Rokitnik, stanu jego i cieku dawne koryto Śliskiej Wody, no to zainteresowano się tymi podmiotami, które są, zapytano ich o kwestie legalności. Okazało się, że no, często, gęsto tych właściwych decyzji nie ma, a skoro nie ma, no to trzeba temu przeciwdziałać, no ale niestety nie ma narzędzia w postaci zapisów regulaminowych. Tak mniej więcej, Szanowni Państwo, wygląda historia, podłoże, geneza. No i mówiąc najkrócej, nie możemy, spółka Śliska Woda nie może biernie się przyglądać, tylko chciałaby mieć instrument zgodnie z rekomendacjami Rady Nadzorczej, co popiera właściciel zresztą, no i zgodnie z wnioskiem spółki. No i stąd ten projekt trafił dzisiaj do Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Bardzo proszę, panie Arkadiuszu. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja tego po prostu nie kupuję. To znaczy tak. Próbujemy rękoma prezesa Śleckiej Wody zrobić porządek z myniami, odcinając im wodę, ponieważ oni spuszczają swoje, powiedzmy, nieczystości do koryt rzek, czy do Rokitnika, czy do Starej Śleckiej Wody. Panie burmistrzu, no przecież to jest to chyba nie tędy droga, bo wydaje mi się, że to powinno być uregulowane w ten sposób, że to pan powinien, ma do tego pan służby swoje i pan powinien w jakiś sposób kontrolować to. Jeżeli jest taka sytuacja, o której pan mówi, o tym, że nieczystości płyną czy Rokitnikiem, czy Starą Śliską Wodą, no to przecież mamy służbę, mamy Straż Miejską, problem pozakładać fotokładki, kamery, po prostu zobaczyć, co tam się dzieje. Znaczy, nie, ja po prostu nie rozumiem. Nie, coś się dzieje, panie. Ale panie burmistrzu, ja panu nie przerywam. Przepraszam. Po prostu, wydaje mi się, okej, okay, możemy, ja nie widzę problemu, możemy próbować. Jak wody polskie się do tego odniosą, to zobaczymy, czy zgodzą się na takie zmiany, czy też nie. Śleska Woda jest od tego, żeby dostarczać wodę swoim klientom i odbierać od nich ścieki. Ale jeżeli sytuacja wygląda w ten sposób, że oni tych ścieków nie odprowadzają do Śleskiej Wody, tylko spuszczają je do rowu, no to chyba to nie jest rolą Śleckiej Wody. To nie jest chyba rolą Śleckiej Wody. Od tego mamy magistrat, od tego mamy urzędników, od tego mamy Straż Miejską i od tego mamy wszystkie te służby, które mogłyby w ten w jakiś sposób na tym zapanować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o odpowiedź. Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo. Działanie jest kilku, można powiedzieć, wątkowe. Z jednej strony podmiotem, który tak naprawdę
i ona odbiera ścieki. To po pierwsze. Więc tutaj są instrumenty faktyczne. Ja nie mówię o takich wyimaginowanych, możemy sobie napisać, nie wiem, artykuł i w tym artykule będziemy wskazywać mniej lub bardziej bezpośrednio problem, kto za niego odpowiada. Ja jestem zwolennikiem działań takich praktycznych i skutecznych. Czyli śledzka wola, dlatego właśnie śledzka wola. Natomiast nie jest tak, że służby nic nie robią, urzędowe, i nie jest tak, że śledzka woda też nic nie robi w kontekście instytucji, jaką są Wody Polskie, tylko proszę zrozumieć, że nawet zgłoszenie do odpowiedniej instytucji nie powoduje automatycznego zanikania. Dokumentów, tych pozwoleń właśnie wodnoprawnych, ich aktualizacji trwają, żeby nie powiedzieć, kwartałami, a czasami nawet latami. I co? My mamy być zadowoleni z tego, że proces reanimacji pozwolenia wodnoprawnego będzie trwał półtora roku i przez półtora roku podmiot, który, proszę zrozumieć, pan jest takim legalistą, tak? Proszę zrozumieć, że podmiot, który nie ma stosownego pozwolenia wodnoprawnego, działa w tym aspekcie nielegalnie. Skoro działa nielegalnie, to jest to naruszenie prawa i nie można, powiedziałbym, sankcjonować w praktyce tego, że tak się dzieje. Więc szukamy narzędzi, szukamy instrumentów, bo nie ma lepszego. Podam Państwu inny przykład, też stosuje się śledzka woda zgodnie z regulaminem. Jest wiele podmiotów, które nie płacą za dobę, tak? No i wiecie Państwo, można monitorować, można egzekwować, można prosić, można dzwonić. Nie skutkuje. Kiedy skutkuje? No wtedy, kiedy przychodzi od prezesa zarządu śledzkiej wody informacja, w dniu takim i takim nastąpi odcięcie wody. I potem jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wpłaty są kilkutysięczne z dnia na dzień. Tak? Czyli, Szanowni Państwo, po pierwsze, skuteczne działanie jest dla nas wszystkich bardzo istotne, a po drugie, żeby to skuteczne działanie mogło mieć miejsce, muszą być odpowiednie zapisy w regulaminie. I ja tak postrzegam właśnie ten aspekt, tutaj za ten aspekt odpowiada spółka Śródzka Woda, no bo jest usługodawca, który dostarcza wodę, odbiera ścieki i ona musi mieć instrumenty. My oczywiście nadzorujemy spółkę Śródzka Woda jako rada nadzorcza, jako właściciel, ale jeżeli nie damy tej spółce instrumentów, to wszystkie inne narzędzia, które gdzieś tam są, okażą się nieskuteczne, tak? Po prostu nieskuteczne, albo nieskuteczne w krótkim i średnim terminie. Ja zdecydowanie jako urzędnik tutaj i też nadzorujący spółkę Śródzka Woda jestem za tym, żeby te instrumenty były, te narzędzia były, bo one po prostu wymuszają korektę, wymuszają skuteczne działanie i pozwalają na osiągnięcie celów. A celem, Szanowni Państwo, jest legalne działanie podmiotów usługowych, tutaj w tym przypadku akurat myjni, bo nie ma nic lepszego niż świadczenie usług dla ludności jeszcze w sposób legalny, jeszcze zgodny z zasadami środowiskowymi. Tak? To jest naszym celem, nie jest naszym celem, nie wiem, wskazywanie na szołszęk kogoś, kto w dobrej wierze prowadzi. Często, Szanowni Państwo, tam jest czasami nawet więcej nieprawidłowości. Myśmy to zgłaszali też do starostwa powiatowego, do nadzoru budowlanego, no ale wiecie, droga administracyjna to jest bardzo ciężka i skomplikowana droga. Liczą się tak naprawdę skuteczne działania. I naprawdę proszę nam zaufać. Nie wiem oczywiście, jaki będzie rezultat ostateczny tych przejścia przez Wody Polskie tego regulaminu, bo tak jak Państwu mówiłem, instytucja bardzo, powiedziałbym, pryncypialnie, bardzo drobiazgowo patrzy na różne kwestie i to też będę jutro z panem ministrem poruszał, bo to jest też sfera rządowa, tak? Wszystkie sprawy, które z jednej strony generowane są przez rząd, przez instytucje rządowe, z drugiej strony dotyczą samorządów, a jeżeli są
to sprawy, które wymagają pewnych korekt, zmiany podejścia, no to moim obowiązkiem jako samorządowca jest to akcentować. To nie jest wątek główny, ale mówię to Państwu w pewnym szerszym kontekście, bo dla mnie osobiście, dla mnie, jako dla, nie wiem, urzędnika samorządowego, prawo powinno być tak skonstruowane, że jeżeli nie masz jakiegoś elementu, no tak jak, no słuchaj, szanowni Państwo, mówiłem z panem sekretarzem wczoraj, to tak jakby ktoś handlował, sprzedawał alkohol, kiedy nie miałby koncesji. No to tak mniej więcej to tak wygląda. No można sprzedawać, nie ma problemu, klienci się znajdą, pieniądze zapłacą, natomiast koncesji nie ma. No, a tutaj nie ma pozwolenia wodnoprawnego i trzeba to jakoś, bym powiedział, skutecznie wyeliminować. I proces naprawczy, jak będzie wdrożony proces naprawczy, no to w interesie spółki Śląska Woda jest sprzedawać wodę legalnie, legalnym podmiotom, legalnie działającym i odbierać od nich ścieki od legalnie działających podmiotów, takich, gdzie z jednej strony kwestie dokumentacyjne, z drugiej strony kwestie rzeczywiście te technologiczne są zbadane, zweryfikowane i zaglejtowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za wyjaśnienie. Ja myślę, że na pewno oczywiście tutaj rozumiem pana Arkadiusza Ruszczyńskiego, bo tu na pewno nam nie chodzi o ograniczenie działalności gospodarczej. Jednakże, tak jak pan burmistrz powiedział, ta działalność powinna opierać się na legalizmie. No, trudno mi nawet dzisiaj powiedzieć, jak te instytucje mogły dostać pozwolenie na takie działanie i prowadzenie takiej działalności bez pozwolenia wodnoprawnego. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bardzo krótko, panie burmistrzu, jeden wątek o tym samym temacie. Jak sobie państwo przypominacie, na jednej z ulic bardzo często, szczególnie w okresie zimowym, mieszkańcy zgłaszali kwestie zalewania chodnika, lodu na chodniku, mgiełki, która się wydobywa z procesów technologicznych. No i wiecie, myśmy, szanowni państwo, wystosowali do tego podmiotu prośbę o założenie kurty, tak, o oddzielenie, o to, żeby nasi mieszkańcy, w szczególności ci, którzy chodzą tymi ciągami pieszymi, żeby byli zabezpieczeni. Jaki efekt? Panie przewodniczący, żaden efekt, tak? Można grochem o ścianę. To my mamy co? My mamy na własny koszt zbudować zasłony wodne, żeby naszym mieszkańcom, dzieciom, osobom starszym w okolicy właśnie tego sektoru miasta, co mamy wybudować, chodnik po drugiej stronie. No, problemem tak naprawdę faktycznym jest to, że to jest grochem o ścianę. Więc co mamy zrobić? No, ciekawy się do proponowania Państwu narzędzi w obszarze spółki Śląska Woda, które uskutecznią procesy naprawcze. Dziękuję. Rozumiem. Panie Arku, bardzo proszę jeszcze na koniec. Dziękuję. Panie burmistrzu, zgadzam się z panem, że dla mnie też to jest niezrozumiałe, że funkcjonują tak naprawdę w pana sprawozdaniu z okresu między kadencjami przygotowanego na sesję czerwcową. Natomiast są trzy wymienione myjnie samochodowe, które nie posiadają takiego pozwolenia wodoprawnego. I zgadzam się z panem, że jest coś nie tak, że te firmy mogą działać bez odpowiedniego zezwolenia. Przykład alkoholu jest może bardziej jaskrawy, ale dobry, tak? Ale to pokazuje też, w jakim kierunku my zmierzamy. Ale panie burmistrzu, od pana służb oczekuję tego, że wreszcie trzeba złapać kogoś na gorącym uczynku. Naprawdę to wreszcie pokazać to, że jest jakiś powód do tego, żeby odciąć tą wolę. A kto wie, panie burmistrzu, może warto po prostu wydać polecenie panu prezesowi. Proszę na moje polecenie odciąć wodę temu podmiotowi. Nie wiem, czy nie jest tak, panie burmistrzu. Polak potrafi wszystko i zawsze jest takie powiedzenie, nie ma cwaniaka takiego, na którego by nie było większego. I jest coś takiego w naszej mentalności, zawsze ktoś lubi coś przykombinować. I to jest taka nasza polska mentalność. Może trzeba po prostu, warto poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby wreszcie komuś coś udowodnić. Zgadzam się z panem, że nie może tak być. Właśnie to, co pan powiedział o tej mgiełce. Ten temat był poruszony przez wiele, wiele razy. Rozmawiałem kiedyś nawet z panią Mają Zacharową, gdzie przechodziła akurat i spotkaliśmy się tam akurat i ona mówi, patrz, ale co tu się dzieje. I to też jest szkodliwe. Trzeba wymagać od tych podmiotów
tego, że chcemy, okej, my chcemy, żeby oni funkcjonowali, bo musimy gdzieś swoje auta mieć, tak? Musimy jeździć, a niech to prowadzą w sposób legalny, w jakiś sposób usystematyzowany, a przede wszystkim zgodny z jakimiś takimi zasadami środowiskowymi. I panie burmistrzu, nie wiem, czy Polskie Wody to zaakceptują, nie wiem, kiedy one to zrobią, czy one, jak one tak będą rozpatrywać ten regulamin, jak inne operaty wodnoprawne, to będzie trwało kilka miesięcy. Co w tym czasie? I tu od pana mój apel o w jakiś sposób o to, żeby zintensyfikować swoje działania. Naprawdę mamy służby. Panie burmistrzu, ale dosłownie króciutko. Króciutko, panie przewodniczący. To jeżeli można, ja tylko jeszcze dodam. Panie Arkadiusz, oczywiście ta uchwała po podjęciu idzie do zaopiniowania do Wód Polskich i dopiero z Wód Polskich wraca do nas i później idzie do nadzoru co do legalności po prostu też idzie do nadzoru. Dokładnie tak jak pan przewodniczący powiedział, ale to jest najbliższa przyszłość. Po pierwsze, panie radny, ja nie wydam panu prezesowi ani żadnemu innemu prezesowi Świeckiej Wody czy jakiemuś innemu polecenia, które nie ma oparcia w regulaminie, czyli de facto w dokumentach regulujących oprócz umowy stosunki między świadczeniodawcą, Świecką Wodą, a świadczeniobiorcami, czyli podmiotami i mieszkańcami. Po prostu nie wydam polecenia, które nie ma umocowania w regulacjach prawnych. To po pierwsze. Po drugie, panie sekretarzu, bo pan operacyjnie tutaj też działa w moim imieniu. Bardzo proszę, żeby przekazał pan panu kierownikowi Jaromirowi Stawirejowi, aby to, co pan radny powiedział, Arkadiusz, żeby zintensyfikował, tak? Oczywiście ze wsparciem Straży Miejskiej, ale żeby zintensyfikował. I do tego procesu panią Aleksandrę Janczak, która dzisiaj zastępuje w szczególności panią Aleksandrę Siewińską-Ząbek, której nie ma już od miesiąca marca. Dlatego proszę o intensyfikację i tutaj ja oczywiście nie w pełni wierzę w ten proces taki, można powiedzieć, kontrolno-sankcyjny, ale zgadzam się z panem radnym, że trzeba go wykorzystać, tak? Także proszę o przekazanie i intensyfikację. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Na tym zamykam dyskusję. W związku. Na chwilę 5 minut przerwy. Bardzo proszę, ogłoszę. Musieliśmy to po prostu skonkretyzować. Wracamy do obrad. Bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie kworum. Uchwały nr 66/2022
wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta przy 11 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Obecnie przystępujemy do realizacji punktu 7, czyli prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej i nadania jej statutu. Na początek bardzo proszę panią Wioletę Borkowską, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, o odczytanie wniosku burmistrza Środy Śląskiej o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Szanowny panie Szybryciński, przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Dotyczy wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Na podstawie artykułu 5b ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwracam się z wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz nadania jej statutu. Młodzieżową Radę Środzie Śląskiej tworzy się w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Młodzieżowa Rada Miejska będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywy oraz kierujący młodzieżowych liderów społeczności lokalnej. Szczegółowe cele i zadania oraz organizacji Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także prawa i zasady wyboru radnych określił statut, który będzie stanowił załącznik do uchwały. Tym samym proszę o przyjęcie niniejszego wniosku i przedstawienie Wysokiej Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej celem rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Środzie Śląskiej i nadania jej statutu. Z poważaniem burmistrz Jan Obrycic. Dziękuję bardzo pani wiceprzewodniczącej. Wobec powyższego wniosku burmistrza bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą Rady o przedstawienie projektu uchwały nr 64/2022. Projekt uchwały nr 64/2022 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej i nadania jej statutu. Bardzo dziękuję za odczytanie projektu. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, słowo komentarza do tego projektu uchwały. Jest to dokument, który już został wcześniej państwu jako projekt przedstawiony, natomiast ten dokument o numerze 64 jest wersją wypełniającą w pełni regulacje ustawowe, czyli ustawę o samorządzie gminnym, artykułu 5b. Projekt ten został poddany pełnej ścieżce proceduralnej wraz z elementami opiniodawczymi przez podmioty, które są przez ustawodawcę wymienione. Tutaj mam na myśli przede wszystkim samorządy uczniowskie. Ponadto projekt ten został skonsultowany z nadzorem w drodze wewnętrznych konsultacji i po wprowadzeniu kilku proceduralnych, systemowych, organizacyjnych poprawek jest to wersja ujednolicona, w pełni odpowiadająca wymogom ustawowym. Proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Bardzo dziękuję za wstęp do i wyjaśnienie. Czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę chętnych dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 64/2022? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską przy 11 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu 8, ogłaszam 15-minutową przerwę w obradach, na której bardzo proszę stałe komisje Rady Miejskiej o zebranie się w celu zaopiniowania wniosku pana burmistrza o nadanie tytułu zasłużony dla gminy Środa Śląska dla pana Bogusława Krasuckiego.
Panie Przewodniczący, nie dyskutujmy to na głos, no i jedźmy dalej. Każdy ma swoje obowiązki. Ale może to na głosie, no może... Panie Radny, oczywiście na głośno, ja nie każę teraz nikomu wyzwyczać, tylko tak procedura wymaga. Procedura wymaga, żeby... Teraz jest po prostu, przechodzimy do obrad komisji. Uchwalę o regulaminie zadania tytułów, tak Państwo mają zapisane, że trzeba wcześniej wniosek poddać pod obrady komisji stałych. Stąd jest ta po prostu przerwa. Bardzo Państwa, proszę Pana Burmistrza. Komisję stałą trzeba 7 dni przed powiadomić. Szanowni Państwo, komisje zbierają się w miarę potrzeb. Ale powiedzieliście jawnie, no to więc mówię na głośno, tak? Jako wnioskodawca, Szanowni Państwo, proszę o uwagę, żebyśmy szybko można by przeszli, bo każdy też ma tam swoje zadanie jeszcze do zrozumienia. Więc Wysoka Rado Miejska i Szanowne Komisje Rady Miejskiej. Wniosek został przygotowany, jest kompletny, o nadanie dla Pana Bogusława Krasuckiego, Burmistrza Śląskiej w latach 2001-2014 tytułu, na który naprawdę w pełni zasłużył. W pełni zasłużył jako samorządowiec miasta i gminy Środa Śląska od 1994 roku, bo wtedy zaczynał Pan Bogusław swoją działalność samorządową i zarówno lata, kiedy był radnym Rady Gminy i Miasta oraz w szczególności, kiedy był burmistrzem, ale także członkiem Komisji Budżetowej spoza Rady Miasta i Gminy, były okresem jego naprawdę ogromnej aktywności. Aktywności, która przekładała się na skuteczne działania i rozwój gminy Środa Śląska, rozwój wielowymiarowy, rozwój zarówno infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, drogowej, sportowej, kulturalnej, jak i rozwój gospodarczy, niesamowitego rozwoju gospodarczego, utworzenia dwóch podstref ekonomicznych, tej małej w Komornikach i tej dużej Komornikach, Świętem i Juszczynie, rozwoju rozumianego jako bardzo duży spadek bezrobocia, ogromny wzrost zatrudnienia w zakładach strefowych i nie tylko, u wielu też lokalnych przedsiębiorców. Sam byłem świadkiem też przez dużą część tego okresu, czyli w latach 2002-2014, świadkiem tej aktywnej, bardzo można powiedzieć wyróżniającej, wybitnej wręcz niektórych podkreślam aspektach działalności samorządowej. I zawsze pan Krasucki mówił o sobie, że jest samorządowcem. I nie tylko mówił, ale to udowadniał, niezależnie od sytuacji politycznej w Polsce, czy rządziła lewica, czy rządziła prawica, czy rządziły siły centrowe, zawsze potrafił, czy w większości, w ogromnej większości przypadków, wykazywać się skutecznością, budowaniem relacji na poziomie zarówno z władzami marszałkowskimi, wojewódzkimi, z władzami rządowymi, a to przekładało się z władzami strefy ekonomicznej, a to przekładało się, i to podkreślam, z poparciem rad miejskich kadencji poprzednich, bo bez tego poparcia pewnie ta skuteczność nie byłaby tak wysoka i te osiągnięcia szeroko rozumiane nie byłyby tak po prostu okazałe i tak pozytywne dla miasta i gminy, bo poparcie rady miejskiej oczywiście można powiedzieć, trzeba sobie zbudować, natomiast ono jest nieocenione, kiedy rzeczywiście chce się realizować ambitne cele, ambitne wyzwania, wielkie projekty. No i to poparcie Pan Burmistrz Bogusław Krasucki miał często, gęsto, jednogłośne, mimo że w każdej radzie była grupa radnych albo niezależnych, albo radnych skupionych w klubach opozycyjnych i potrafił sobie, można powiedzieć, wypracować. Nie ma co tutaj ukrywać, że jego działalność dla Środy Śląskie, dla miasta, dla ziemi świeckiej, dla powiatu świeckiego, to jest okres naprawdę daleko idących sukcesów. Ja mówiłem
Ja mówiłem na wizycie partnerskiej w Saturnaudzie, w Schulcentrum Saturnaudzie, że tak naprawdę ta wymiana partnerska została przez niego sformalizowana te 20 lat. Zaczęło się od jego decyzji i ówczesnej rady, która go opierała, o tym, że to partnerstwo będzie sformalizowane. Ma rozwój partnerstw zarówno z Czechami, jak i partnerstw dotyczących też Ukrainy, to były jego inicjatywy. To były inicjatywy, które on podjął na czyjś wniosek. Także kończę, szanowni Państwo, jako wnioskodawca jestem w pełni przekonany, że moc argumentów i ta wieloletnia, będzie wieloletni dorobek, który też uwieńczony był nagrodą Dolnośląski Klucz Sukcesu, zarówno dla gminy w roku 2013, jak i dla pana Bogusława Kosickiego jako lidera samorządowego w roku 2021, on świadczy sam za siebie. Ja jestem tylko osobą, która formalnie zebrała te wszystkie argumenty, napisała wniosek, pod którym się podpisuje dwoma rękami, mimo że, jak Państwo wiecie, byliśmy przez długi czas oponentami samorządowymi, konkurentami do funkcji najwyższej w samorządzie, czyli do funkcji burmistrza. I mam wielką satysfakcję z tego, że mogłem być radnym w czasie jego pełnienia przez pana Bogusława funkcji burmistrza, że mogłem z nim też rywalizować, bo to zawsze była rywalizacja taka, no myślę, że godna jednak, tak? Taka twórcza, kreatywna, ciężka, bo to jest samorządowiec, który pokazał przez wiele lat, że też poparcie społeczne jest jego silną stroną. Więc no, w pełni, panie przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo przewodniczący komisji kierunkowych, wnioskuję o to, aby przyznać panu Bogusławowi tytuł zasłużony dla gminy Śląska, co de facto będzie takim, no, taką kropką nad i w jego działalności samorządowej, ale także można powiedzieć konsekwencją niejako tych wcześniejszych nagród, wyróżnień, które zarówno gmina, jak i w roku 2021 październiku pan Bogusław osobiście odebrał, czego też miałem być, tak jak pan Zbyszek, radny pan Zbyszek Sadzeński, świadkiem osobistym. I to też jako samorządowca mnie napawa taką dumą satysfakcją, że ziemia świecka, że gmina Śląska właśnie w tej historii ma takie osobowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś chce zabrać głos, czy nie? W związku z powyższym, żeby nie przedłużać, bardzo proszę o przegłosowanie w komisjach tego wniosku. Kto jest z komisji budżetowej? Kto jest w komisji? Paliwa to odczytam. Panie Paweł. Może pierwsze tak. Lista obecności, jeżeli chodzi o Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Indywidualnie. Nazwisko czy tak, czy nie, czy wstrzymuje się. No dobrze, proszę bardzo. Pan Rosenbeiger. Kto komisja? Kultury, Oświaty. Za. Pan Wróżelnicki. Tak. Pani Barkowska. Za. Pan Czerniański. Za. Pan Kryciński za, pan Sozański? Jestem za. Pani Pasekowska? Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spraw Komunalnych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pan Maciejewski? Jestem za, tak. Pan Czerniański? Za. Pan Gruszczyński? Jestem za.
I pani Grażyna Ostrów. Jestem za. Jednogłośnie. I największa komisja spraw gospodarczych, budżetu i finansów. Pan Gruszczyński. Jestem za. Pan Kryczyński za. Pani Grażyna Ostrówka. Pan Paweł Rozenweiger. I pani Joanna Basylewska. Czyli jednogłośnie. Czyli wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek pana burmistrza w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Środa Śląska dla byłego burmistrza pana Bogusława Krasnowskiego. Szanowni państwo, koniec przerwy. Bardzo proszę o ciszę. Przystępujemy, powracamy do porządku obrad. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą Rady o przedstawienie projektu uchwały numer 3. O, przepraszam. Przystępujemy do punktu 8. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Środa Śląska. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą Rady o przedstawienie projektu uchwały nr 67 łamane przez 2022. Projekt uchwały nr 67 łamane na 2022 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Środa Śląska. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 2 regulaminu trybu i zasad nadawania tytułów honorowych obywateli Środy Śląskiej oraz zasłużony dla gminy Środa Śląska stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów honorowych obywateli Środy Śląskiej oraz zasłużony dla gminy Środa Śląska Rada Miejska Środy Śląskiej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się tytuł zasłużony dla gminy Środa Śląska dla pana Bogusława Krasuckiego, burmistrza Środy Śląskiej w latach 2001-2014. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Środy Śląskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Bardzo dziękuję pani wiceprzewodniczącej. Informuję, że stałe komisje Rady Miejskiej zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie wniosek w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Środa Śląska dla pana Bogusława Krasuckiego. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 67 łamane przez 2022? Dziękuję ślicznie. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską przy 11 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Szanowni państwo, obecnie przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i informacje. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę panie Zdzisławie. Chciałbym panie burmistrzu takie pytanko, bo w okolicy Bromału kończy się kanalizacja i doszły takie słuchy, że mieszkańcy za przyłączenie się do kanalizacji mają płacić 800 zł. Za wpięcie, za samo wpięcie. Czy w innych miejscowościach tego nie było? Nie było. Było, że jeżeli w ciągu jednego jeszcze tam 3 miesięcy pchną się, to nie muszą płacić. Wiadomo, że dzięki kanalizacji do budynku to połączają się na własny koszt. Ale za samo wpięcie jest to 800 zł. A nie było tak. Było tak, że było miesiąc albo 3 miesiące czasu mieli na wpięcie się, jeżeli w tym okresie nie wpięli się, to musieli podnosić odpady, podnosić opłaty. I dlaczego mają być ukarani? Bardzo proszę o odpowiedź panie burmistrzu. A sprawdzenie tego faktu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. To prawda, kończy się do końca.
końca września ma być proces pełnej inwestycji zakończony i odebrany. Natomiast w tej konkretnej sprawie, ja nie wiem, czy to jest kwota 800, czy mniejsza, jaka to jest kwota. Natomiast bez wątpienia, co do zasady, tak, co do zasady, opłaty z tego tytułu są zawarte w regulaminie spółki Śledzka Woda. To spółka Śledzka Woda jest podmiotem, który z jednej strony inwestuje w rozbudowę sieci, z drugiej strony odpowiada za umowy z odbiorcami, czy z dostawcami, odbiorcami wody, dostawcami ścieków. I to jest na pewno uregulowane w regulaminie. Natomiast pan powołuje się na, pan radny Zdzisław powołuje się na sytuacje, które miały miejsce w latach poprzednich, kiedy były takie możliwości wsparcia, wyręczenia, zapłacenia tej opłaty przez instytucje dotujące, tak, dotujące. Czasami to był wojewódzki fundusz, czasami jakiś inny urząd, który przekazywał dotacje i w ramach tej dotacji, część tej dotacji można było wykorzystać na zapłacenie za mieszkańców tych opłat, o których pan powiedział. W Polskim Ładzie nie ma takiej opcji, nic mi o tym nie wiadomo, natomiast zapisy regulaminu obowiązują. Ja nie będę dzisiaj rozstrzygał, panie radny Zdzisławie, jak prezes spółki Śledzka Woda ostatecznie podejmie decyzję, natomiast zobowiązuję się, żeby tą kwestię przedyskutować i uzgodnić. Nawet myślę, że może pan wziąć udział w tym punkcie posiedzenia w czasie obrad Rady Nadzorczej. Trzyosobowej Rady Nadzorczej z udziałem prezesa, z udziałem też burmistrza, bo ja też biorę udział w radach nadzorczych i do tego się zobowiązuję. I jestem zdania, żeby ta Rada Nadzorcza przekaże panu przewodniczącemu Janowi Bujakowi, odbyła się jeszcze w lipcu, tak? Żebyśmy to wiedzieli wcześniej, jakie są możliwości i czy rzeczywiście tylko i wyłącznie zapisy regulaminowe o tym zdecydują, czy jakieś inne zapisy, które złagodzą. Ja rozumiem wydatek, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy na horyzoncie pogorszenie sytuacji gospodarczej, pogorszenie sytuacji dochodowej, pogorszenie sytuacji kosztowej co do podstawowych grup wydatków, czy to na żywność, czy to na energię, czy to na paliwa, więc to pan radny ma rację w tym sensie, że to łagodzenie jest potrzebne, ale czy ono będzie możliwe, to zastosowanie i w jaki sposób, pozwoli pan radny, że na Radzie Nadzorczej będzie to rozpatrywane z pana udziałem. Tyle mogę w tej chwili na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję ślicznie za udzielenie odpowiedzi panu Zdzisławowi Panickiemu. Zamykam dyskusję w punkcie 7. Wolne wnioski i informacje. Przechodzimy do punktu 8. Zakończenie sesji. 10. Przepraszam. Na tym został wyczerpany porządek 61. sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej. Serdecznie dziękuję wszystkim radnym oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Przypominam, że protokół z dzisiejszej sesji będzie udostępniony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Zamykam 61. sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej i życzę miłych wakacji. Dziękuję bardzo.